Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Omówmy World of Tanks. I dzisiaj omawiamy sobie drugą część czołgów premium, a więc czołgów specjalnych z doskonałym opisem. Link do tej strony dostaniecie w opisie i będziecie mogli tam wejść, zobaczyć sobie co tam ja szukałem i czego można się tam spodziewać po tej stronie. Więc najpierw właśnie ciekawe rzeczy bardzo, czyli takie, które was zainteresują. Czyli Mister Domin właśnie tą stronę stworzył. Mamy logowanie i inne rzeczy. Lista unikotowych pojazdów premium. Chcieliśmy uzupełnić pewną lukę w internecie i poszukaliśmy stworzenie listy unikotowych czołgów premium występujących w grze World of Tanks. Jednak kiedyś była ta unikatowa. Znaczy nadal jest unikatowa, ale nie wszystkie czołgi, tylko takie właśnie, które są bardzo rzadko i w sklepie premium też prawie raz czy dwa razy trzy góra się pojawiły. Na liście znajduje się pojazdy dostępne dla standardowych kont, które nie mogą być normalnie kupione w grze właśnie. Nie mogą być. Więc pierwszy czołg idziemy po kolei. T1E6, prezent na Boże Narodzenie, 2012 rok. Rzadko, ale pojawia się w sklepie premium. W sierpniu 2014 roku dodawany gratisowo do modelu M24 Chaffee z firmy Italieri. No więc widzimy, że to czołg. A tu jest napisane właśnie tier 2. Fajnie wygląda, tu by się coś odbijało, tu też coś lufką by zrobił. Stany Zjednoczone właśnie. T7 Combat Car. Prezent dla graczy z okazji zdobycia nagrody Golden Joystick przez Warming Net w 2013 roku. Od tego czasu nie pojawił się w sklepie premium, ale prawdopodobnie będzie rzadko udostępniany, ponieważ jest taki dobry. On jest czołgiem magazynkowym poziomu trzeciego, czy bodajże drugiego, raczej drugiego, zaraz zobaczymy, tak, drugiego. I on naprawdę miał fajny magazynek, tylko z bliskiego dystansu był on lepszy. Idziemy w dół. Nie wiem jak to przeczytać. MTLS 1G14 czołg planowo wypuścić miał na rynek w amerykańskiej edycji kolekcjonerskiej. To miało miejsce z BTSV, czyli czy innym PZ2 AUSJOT, jednakże nigdy tego nie zrobiono. Pomimo, że pojazd został udostępniany w znakomitej liczbie graczy serwera RU, dostępny jedynie dla kont prasowych i specjalnych kont od War Gamingu, dla zwykłego śmiertelnika nie do zdobycia. No i właśnie to jest tier trzeci, podobny trochę z dołu, czy z góry, znaczy z góry i z samego dołu do Crusadera, góra dodana jakby. No widać lufą, co bym tam robił, trochę by odbijał tutaj. Fajnie, fajnie. M4A2E4 Sherman, prezent dla beta testerów nie do zdobycia. To właśnie taki Sherman, tylko z ogromnym pancerzem. Bardzo dobry tier 5 z lufą albo 92 penetracji, albo około 110 czy 100 paru. I coś by tam odbije, jak widzimy, ładnie skontowane. Lepiej nawet niż Sherman Jumbo. I bardzo pięknie wygląda. Piąty tier. T23E3. Prezent za event Świat w Ogniu. Dla 6000 najlepszych graczy. Prawdopodobnie będziesz również zagrodą w różnego rodzaju konkursach i eventach. To tier 7, czołg średni. Z lufą widać 144 penetracje albo około 160 iluś. Coś by tam odbijał, taki med. W miarę szybki. M6A2. M6A2E1 Alien, bo tak często nazywany jest ten pojazd. Nazywany jest ziemniakiem, kosmitą albo jeszcze inaczej. Był do kupienia w grze pre-orderze World of Tanks za 90 dolarów w zestawie z 2025 tysięcy golda. Obecnie nie do zdobycia. Kiedyś były właśnie trzy takie zestawy i jeden z nich to był właśnie za 25 tysięcy złota. 90 dolarów, czyli razy 4 to niewiarygodnie ile, 400, 360 zł to strasznie dużo. I lufa przebicie 198 penetracji lub 200, nie, raczej 200 penetracji właśnie. Lufa z czołgu T21. Dół z M6 jak widzicie, a góra nie z M6. Ale naprawdę też bardzo ciekawa i z dobrym pancerzem ten czołg, wszędzie miał tyle samo pancerza. Z przodu, z boku wiadomo był do przebicia. Ósmy poziom, ciężki.
Zdjęcie historyczne do mnie trzeba, zdjęć M60. Prezent za pierwszą kampanię w 2013 roku dla 30 najlepszych graczy. Tier 10 podobny do E2 właśnie. C95 E2. Tu jest E6, ale E2, bo ma takiego cyca właśnie i też z dobrą penetracją podejrzewam, 220 minimalnie. C95 E6 czołg średni najprawdopodobniej będzie prezentem za jedną z kolejnych kampanii. Podobnie jak M60 czy VK7201H, czyli bardzo dobry czołg, ciężki, najlepszy w ogóle w grze. Z czołgów premium oczywiście, ponieważ nie jest czołgiem premium też. Ale często jest brany za czołg premium, bo jest dostępny w strzelerze z serwerze chińskim. Więcej informacji tutaj. Oficjalna tapeta T95E6 tutaj i to tier poziomu dobrego, a więc 10 med. I tak, pancerz czołgu E3 albo pancerz czołgu T95. Mobilność czołgu meda jakiegoś. Lufa z czołgu obiekt 260 i wieża także z czołgu obiekt 260 w połączeniu z T95. Tym właśnie medem, że. I teraz była USA, teraz jest Wielka Brytania. Light MK Week, po raz rozdawany na Boże Narodzenie w 2013 roku. Od tego czasu nie pojawiał się w sklepie premium, ale prawdopodobnie będzie on rzadko udostępniany. Co do tych prezentów właśnie w World of Tanks, jest coraz mniej tych prezentów. Kiedyś były 3 razy w roku, teraz jest ledwie 1 raz w roku jakiś tam prezent dodawany. Ale kiedyś nawet był TOG 2 do zdobycia. Może wolny, ale 6 tier. Wolały 5, 6, a teraz rozdawane dwójki, którymi się w ogóle nie da grać. Więc coraz gorzej z tymi prezentami. Light MK Week i to pojazd właśnie magazynkowy, podobnie jak T7 Combat Car. I teraz idziemy na Niemcy. PZKP W38H735F. Zdobytym nacji francuskiej Hinnis. Zdobyczny czołg nacji francuskiej, jednak teraz wygląda jak niemiecki. To są Niemcy, widzicie. Znany także pod nazwą Micromouse. Pojazd ten do kupienia w grze był do lutego 2012 roku, gdzie wraz z wprowadzeniem francuskiego grzywka technologicznego stał się niedostępny niestety. Rozdawany z okazji imprez, na których obecnie jest Wargaming, na przykład złoty militarne, bardzo trudny do zdobycia. Złoty militarne to nie wszyscy mają właśnie. Ogólnie z tymi misjami, jeśli jest dla wszystkich, wszyscy to mają, jeśli jest dla wybranych i piszą, że od czegoś to zależy, to wiadomo, że tylko najlepsi gracze dostają, obojętnie co piszą. Na przykład z tymi misjami, co nie wszyscy do zdobycia mieli. Ja na przykład nigdy takich misji nie miałem. Jeszcze. Więc raz na 50 przypadałoby chociaż jedna misja. Ten, bo to niewiarygodnie, dlaczego tak jest. I to jest tier drugi Micromouse, ponieważ nie jest wiarygodnie dobry pancerz. Lepszy niż Nanomouse, czyli PZ2 Aufsiot. Ten trzeci tier magazynkowy, ten po prostu jest lepszy. Kiedyś, jak nie było złotej penetracji na tych tierach, Koksił odbijał nawet takiego FCM36 PAK-40. Jest naprawdę dużo penetracji, ale widzimy, że tu go można przebić, a wieże i tak by się odbijało, czyli tu by był do strzelenia, tu by był do strzelenia i tu by był do strzelenia. Lufa w miarę była, ale i tak gold był ładowany później, jak wszedł. I właśnie teraz... Sorry za to, PZKP W2 Aufsiot, nazywany również Nanomouse, czyli czołg był do zdobycia na początku 2012 i 2014 roku w niemieckiej edycji kolekcjonerskiej. Za około 250 zł do gadżety Unend World of Tanks dostawaliśmy czołg 10 000 golda i 3 miesiące konta premium. Był też rozdawany na Gamescom 2012, obecnie w sprzedaży wtórnej, niekiedy do kwoty powyżej 1000 zł. Właśnie, kiedyś było lepiej, bo za 250 był, a teraz ostatnio w sklepie Premium World of Tanks był aż za 400 parę, więc nie do kupienia dla wszystkich, tylko niewiele. A tu 250, 10 tysięcy złota kosztuje gdzieś koło 170 zł, 3 miesiące konta premium, więc jakbyśmy wychodzili za 50 ten czołg, tak jak w przypadku PZB2, który czołg tylko w karciance World of Tanks jest do kupienia, też sam za kwoty wyższe,
opłaca się karciankę kupić tylko dla tego czołgu. I teraz nadal niemiecki, trzeci poziomowy Grosstraktor, prawdopodobnie nagroda dla zwycięzców mini kompanii w drugiej połowie 2014 roku. Historię powstania tego czołgu znajdziecie tutaj, a tutaj zaprezentowane zdjęcia z gry. I ten czołg naprawdę był mobilny, bardzo dobrze się skręcał, prędkość około 30 na godzinę i naprawdę odbijał multum, tak był skontowany, nigdzie prawie nie wchodziło, chyba że tu, z przodu, dolna płyta po prostu była nie do przebicia, sigol na nie wprowadzono, był bardzo dobry, losowanie nie wiem jak tam, bo o tym nie piszą losowaniu, a trudno w ogóle znaleźć, a co do tego M4 Shermana tam na początku, on chyba był losowany do szóstek. I teraz następny, PZKPW właśnie B2 740F, zdobyty odpowiednio zmodernizowany francuski czołg B1. Pojazd był do kupienia w grze do lutego 2012 roku, gdzie wraz z wprowadzeniem francuskiego drzewka technologicznego stał się niedostępny, tak jak ten Nanomaus i Mikromaus. Rozdawany z okazji imprez, na której obecnie jest Wargaming, np. Złote Militarne. Często jest dostępny w sklepie z poronkami oraz dodatkiem do gry Wotrash, właśnie ta karcianka Wotrash. W sierpniu 2011 roku dodawany do modeli Tygrysa i z firmy Italieri. Właśnie ten czołg bardzo dobry, bardzo ma pancerz, lepszy niż nawet B1. Mniej ładująca lufa, która jest mniejszą penetracją, ale z większymi, minimalnie znaczy mniejszymi obrażeniami. Średnie obrażenia tego czołgu to 45. Pancerz jest bardzo dobry, przeładowanie poniżej 2 sekund i mniejsze w sumie niż w Churchillu 3. Czyli na przykład do 1,5 sekundy można zejść, bo w Churchillu 3 tam było mi sekundę 80, ale jeszcze można było te kawa, ciasto, herbata, coś takiego i wtedy zmniejszona ilość była. Następny czołg PZKPW 4 Hydrostatic, zwany też PZ4 Hydry. W poprzednim odcinku o tym mówiłem. Pojazd dodawany do specjalnej wersji myszki Dedator, podobnie jak PZ2 AUFJ oraz BTSV, miał być zawartością edycji kolekcjonerskiej WOT. Bardzo trudny do zdobycia. I właśnie pancerz jak PZ4H normalny, tylko z lepszą właśnie lufą. Jak widzicie, ale ogólnie niczym się więcej nie różnił. I PZKPW 5x4 pojazd był do kupienia w preorderze za $67 w zestawie z 8700 golda, obecnie nie do zdobycia. 18700 golda to około 200, może nawet 270 zł, więc 7 razy 4, 280, więc naprawdę niewiarygodnie jakby za darmo ten czołg. Widać, tu się coś odbijało, ale od jakiejś tam penetracji, to po prostu ten czołg, tylko trochę zmniejszony. Podobny do PZ3x4. I następny czołg niemiecki PZKPW 5x4 Alpha. Po prostu on był... różnił się tylko literką A, czy Alpha w tym... Alfą w nazwie właśnie, nie do zdobycia. I najlepszy czołg ciężki poziomu 10 w World of Tanks. Czyli VK7201K, nazywany często Failluf lub nazywany też po prostu VKK. Prezent za drugą kampanię dla 10 tysięcy najlepszych graczy. Projekt zmyślony przez firmę Wargaming. Połączyli estówkę z Luwem. Jak to zrobili? Luwowi zabrali tę gąsienicę. Znaczy najpierw podwozie było z Luwa właśnie, dół z Luwa. Przedłużyli to i zabrali gąsienicę z górnej części, tak jakby dwa razy te gąsienice były. Górę, dół zrobili tu ze 100, górę nie wiem jak to zrobili, środek też, ale wiadomo, że ten czołg ma taką samą lufę jak S100, jest mobilniejszy o 10 czy 15 km na godzinę oraz ma o sekundę gorsze przyładowanie. Jak schowamy dolną płytę, naprawdę trudno go przebić, tutaj jedynie można walić ze stówką z golda i różnymi takimi. Powyżej 300 penetracji powinno wejść, a w dolną płytę tak jakby stówkę wchodzi. I to jest tier 10 niemiecki najlepszy czołg. I często mówiony, że to jest czołg premium, ponieważ jest bardzo specjalny, ciężko go zdobyć. Ale po prostu to nie jest czołg premium i zarabia tak samo jak zwykły czołg. Oczywiście elitarny, bo on już jest cały zrobiony. I 105 Francja, 105 Lew, 1.8 B2. Czy jedno z 3 czy 4 artylerii w grze, premium. Pojazd niedostępny od wersji 8.6 World of Tanks.
prawdopodobnie będzie do zbycia wraz z dodatkiem do karcianej Votrage. W sierpniu 2012 roku dodawany jako gratis do modelu Ferdinanda z firmy Italieri. Właśnie PZB2 i ten Lew są w dwóch wersjach Votrage. Ale PZB2 lepszy. Nie powiedziałem, że ma losowanie tylko na czwarte tiery, więc tam po prostu koksi. Teraz już ZSRR, czyli Tetrarch. Najlepszy czołg drugiego poziomu premium w grze ogólnie. Prezent na Boże Narodzenie w 2011 roku. To naprawdę, jak to prezent taki jest, to niewiarygodnie. Rzadko pojawił się w sklepie premium. W sierpniu 2014 roku dodawany gratisowo do modelu Shermana M4 z firmy Italieri. Właśnie tego Shermana. Te dwa czołgi są naprawdę najlepsze na swoim tierze. I ten czołg ma na złocie penetrację około 226, więc jakbyśmy się tak uparli, moglibyśmy tu z siódemki, tą dwójką z boku oczywiście. I jakbyśmy się uparli ósemki od tyłu, więc naprawdę drugi tier z szerokimi ambicjami. Szybki, mobilny, no trochę słabopancerny, tutaj wiadomo się odbija, ale resztę tu wchodzi. Wspomnienie działa też mniej, ale także wchodzi. Szybkostrzelna lufa, szybkostrzelny czołg ogólnie. Najlepszy według mnie na drugim tierze. Następny BTSV. Był do zdobycia na początku 2012 roku i 2014 w sowieckiej edycji kolekcjonerskiej. Za około 250 zł dostawaliśmy go właśnie. I wtedy gadżety związane z World of Tanks, czołg, 10 tysięcy golda i 3 miesiące konta premium. Dość łatwy do zdobycia w sprzedaży wtórnej. No nie wiem, czy taki łatwy. 250 zł ostatnio WOT też był za 400 ponad, więc kiedyś było taniej i lepiej. Teraz to zmierza w coraz gorszym kierunku. Sowiecka edycja kolekcjonerska, można zrobić zdjęcie czy wejść na to. Zdjęcie historyczne. LTP, pojazd z okazji 15-lecia Wargaming. Jeszcze nie pojawił się w sklepie premium, ale prawdopodobnie będzie rzadko udostępniany. Właśnie też miałem ten czołg, wyjątkowo. Bo nigdy mi nic nie dawali takiego i wyjątkowo się zdziwiłem, że chociaż jeden czołg mam. Z trzeciego tieru czołg lekki, bardzo zwrotny, bardzo szybki, działo po prostu słabe. Na trójkach no dawał rady, ale wyższe tiery do czwórek, do piątek go losowało, po prostu nie dał rady. Chyba że na goldzie, ale nie fajnie grać na goldzie czołgami premium. M3 Light, pojazd ten był dodawany do garażu w zamian za ukończenie samouczka. Nadal jest rozdawany przy okazji imprez, na których obecnie jest Wargaming, na przykład Złoty Militarne. Rzadko udostępniany w grze, w sklepie premium z padronkami, jednakże stosunkowo łatwo go otrzymać w różnych konkursach. Właśnie drugi tier. Fajna lufa, ponieważ dobra nawet penetracja do tierów czwartych. Nie wiem, do których tierów go losuje, ale trochę odbija dół, ale góra to już zupełnie we wszystko wchodzi, nawet wspojenie działa, które naprawdę trudno trafić, bo jest malutkie. A32. Ten pojazd był do kupienia w preorderze World of Tanks za 45 dolarów w zestawie z 12 500 golda, obecnie nie do zdobycia. 12 500 golda kosztuje 2 stówy, czy 190 zł. 45 to 160 plus 20, czyli 180, czyli ten czołg prawie darmo. Odpowiednik czołgu A44, czołgu lekkiego poziomu 4. Losowanego do piątych, czy tam do szóstek. Charakteryzujący się tym czołg coś innego, ma lufę, trolla, który nie wiem czym się charakteryzuje, bo nigdy go w akcji nie widziałem. I teraz najlepszy czołg w grze premium, tieru piątego ogólnie, czyli KW-220. Bardzo udostępniany, rzadko udostępniany w sklepie z podarunkami. Czołg charakteryzuje potężnym pancerzem i słabym działem, 76 mm. We wrześniu 2014 roku odbył się event, w którym można było go wygrać. Trzeba było czołgiem light zrobić co najmniej 14 kili, więc to niewiarygodnie trudne było. Jak ktoś zrobił, to później już to było ciężko. No i ten czołg właśnie charakteryzuje potężnym pancerzem z czołgu KW-3. Nawet na tierach 7 czy 8 KW-3 czasami się rykoszetuje, co dopiero na tierach 5, a ten czołg losowany był do 6 ze względu na słaby pancerz. Jeśli by ten czołg był z działem najlepszym z KW-200, z KW-1, czyli 120 penetracji, nie miałby sobie równych nawet na tierach 6.
I beta test różni tylko beta test w nazwie, literką T w nazwie właśnie. Teraz SU-85L. Pierwotnie czołg planował wypuścić na rynek z edycji kolekcjonerskiej w tym samym czasie co BTSV czy PZKPW-2 AUSJ. Jednakże z pomysłu ostatecznie zrezygnowano, a w 2014 roku od aktualizacji 9.0 czołg dostępny jedynie w sklepie z podarunkami. Od patcha 9.2 pojazd jest możliwy do kupienia z poziomu drzewka technologicznego. Wątpię chyba, że jest kupiony z drzewka technologicznego, muszę sprawdzić. Od 9.2 teraz mamy 9.5.1, coś takiego. No i ten czołg właśnie jest jego odpowiednik na tierze trzecim. Także bardzo dobry. Słabszą lufką trochę, ale jest dobry. I ten czołg właśnie charakteryzuje się penetracją 120 lub 130. I naprawdę bardzo dobrym. Po prostu wynikiem, pancerzem na dolnej płycie jest ładnie. Z pojęcia odbija jedynie, gdzie można go przejść, to tu. I tu z przodu naprawdę odbija bardzo dużo i bardzo fajny czołg. Mobilny jak SU-122-44, tylko taki trochę inny odpowiednik, bo ten garnek jest właśnie wysoki. KW-5. Wycofany ze sklepu premium wraz z patchem 7.5, rzadko udostępniany w sklepie z podarunkami. Więc KW-5 to czołg 8 poziomu ZSRR, tak jak i to SU-85L. KW-5 naprawdę jest bardzo dobrym czołgiem, bardzo ładnie wbija. Lufa z dobrą penetracją nawet, ale ze słabymi uszkodzeniami. I wchodzi w te dwa garnki, ale jeśli się poza nie strzeli, nawet z penetracją 250 czy 270, jesteśmy się w stanie od tego czołgu po prostu odbić, więc trzeba uważać, żeby tylko w te garnki strzelać. T-44-122 według mnie najlepszy czołg w grze poziomu 7 premium. Prezent dla alfa testerów, nie do zdobycia. Więcej informacji możesz się dowiedzieć stąd. Czołg naprawdę bardzo mobilny jak czołg T-44, tylko na tierze 7, losowany do tierów prawdopodobnie 8. Niewiarygodna mobilność, szybkość działa 122 mm z szybkostrzelnością 3,4. Naprawdę bardzo szybki, tylko po prostu właśnie dużo ładuje swoją lufę, około 15 sekund. 15, może 56, coś takiego, 58. Ze wszystkim, chyba że jeszcze by coś się dało. Więcej. I teraz 10 poziom, jeszcze ZSRR. Obiekt 907, czołg średni. Najprawdopodobniej będzie prezentem za jedną z kolejnych kampanii, podobnie jak M60 czy VKK. Czołg najlepszy tier poziomu 10 średni w grze. Charakteryzujący się niewiarygodną szybkością, bardzo dobrym pancerzem i bardzo dobrą lufą, 268 penetracji, z szybkostrzelnością, przeładowaniem około 5-6 sekund. Naprawdę ten czołg może naprawdę wiele. Z niewiarygodną pancerzem, tylko tu chyba wchodzi, jest niski, ale naprawdę ciężko go gdziekolwiek przebić. I teraz Chiny. Ty-62 właśnie, teraz jest właśnie obecnie w sklepie premium, dostępny bardzo rzadko w sklepie z podarunkami. Rozdawany z okazji finału w Warszawie i konkursach. Ostatni raz znalazł się w sklepie premium w marcu 2013 roku. We wrześniu 2016 roku odbył się event, w którym można było go wygrać. Czołg lekki chiński poziomu 7, niewiarygodna szybkość, nawet fajne działo, które może wiele na tirach 7, na tirach 8 180 penetracji daje radę, ale nie wiem ile ma tam na złoci, już nie patrzyłem. Ale nie wiem, chyba go do tierów 9 losuje, o ile pamiętam. Typ 59, najlepszy czołg premium w grze poziomu 8 średni, dostępny jedynie w konkursach. Ostatni raz znalazł się w sklepie premium pod koniec 2012 roku. Był również rozdawiany z okazji Gamescom 2012. Czołg naprawdę mógł dziesiątki objechać ze względu na penetrację na goldzie 250 z lufą 122 mm. I penetracji na pociskach podstawowych 175, tak jak wszystkie czołgi na podstawowych pociskach z tej lufy. Powinny wszystkie mieć 250, ale oczywiście Wargaming tego nie zrobi. Równoważenie tylko psucie zalet. Typ 59G. G od Gold, złoty czołg. Specjalna wersja typ 59 dostępna tylko i wyłącznie na serwerze chińskim. Więcej można znaleźć tutaj w tym artykule, to naprawdę czołg, podobno do tego czołgu, chyba że złoty, za około tam ponad 1000 zł, więc komu by się to opłacało.
WZ-111 czołg ciężki, dodawany jedynie w... dostępny jedynie na serwerze chińskim. I właśnie na serwerze chińskim ten czołg jest w drzewku technologicznym, można z nim właśnie sobie pograć. Jest, nie wiem w którym drzewku, obecnie u nas jest czołgiem premium, a tam jest w zwykłym drzewku. Charakteryzując się potężnym pancerzem, bierze prawie nie do zdobycia, tylko tu tam dwoma włazami i bierze dobrą, swoim działa też dolną płytą, nie zawsze wyciskającą pociski, tylko tutaj jedynie wchodzi, ale też się odbijamy. W tym czołgu nie wiadomo gdzie się przebijemy. Czołgi japońskie. Typ 97 Teke. Prezent rozdawany 1 sierpnia 2014 roku z okazji rocznicy Wargaming. Tier 2 nie był taki wielki. Po prostu tak pokazane. I czołg widać słaby, jakiś taki wciśnięty na siłę. Typ 95... Typ 98 Kenny Otsu. W zamierzeniach Kenny Otsu miał być ze standardowym tierem 4, który można odkryć było stworzoną Kenny. Ale tier 3. W późniejszym czasie zdecydowano się przemianować go na czołg premium, jednakże od patcha 8.10, dostępny jedynie dla supertesterów. W odróżnieniu od Kenny, z którym był zduplikowany na zawieszeniu Kara, Kenny Otsu posiada zawieszenie Christ. I bardzo duży pancerz, jak widzi się, tutaj odbija, tutaj można go przebić z tej strony i tutaj jedynie prawie nigdzie więcej, bardzo dobry, nawet z dobrą lufą na tier 3, z tierami 4 już było trudniej, losowane do tierów 4. I szczegóły paczek preorderów World of Tanks, może wejdziemy, zobaczymy. Preorder heavy takie, właśnie tu, o właśnie o tym mówię, o tym właśnie mówię. To było z heavy właśnie, medium i light, 3 zestawy, nie było żadnych artylerii, dział samobieżnych. Z heavyków był M6A2E1, z mediumu był właśnie ten PZKPFW 3x4 lub PZ4 Hydr i właśnie Gold i tu A32 i też Gold. Cena różni się w rozmiarze, co tu mamy. Tu właśnie możemy ten M6 zobaczyć sobie dane, ale po co? Myślę, że tyle by było już dobrze. 27 minut, nie chcę przeciążać, bo jeszcze kolejny typ odcinka garażowy właśnie będzie ciekawy, naprawdę. Dwa typy garażowego odcinka. I tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, a także oceniajcie i łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.